wybieramy sobie o takiej mroczniejszej stronie Volsunga. Volsung to jest takie fantazy XIX wieku, które jest raczej lekkie. Znaczy skupiliśmy w górnym podręczniku na tych takich wszystkich fajnych rzeczach związanych z kinem akcji, filmami przygodowymi i tak dalej. I bardzo często ludzie, którzy grali, bo system już znali, tylko w sumie od pana roku, mówili, no to jest fajna bardzo rzecz, znaczy bardzo nam się podobają te rzeczy Indiana Jones, Sherlock Holmes czy coś takiego, ale chyba trudno na tej mechanice w tym świecie zagrać jakąś poważniejszą sesję. No i przez pewien czas żeśmy sobie myśleli, że rzeczywiście może tak być, bo ta mechanika, ten świat jest taki raczej zwykłym. Wiecie, chodzi raczej o pojedynki na płonących sterowcach, niż o jakieś takie konkretne rzeczy związane z odzorowaniem, wiecie, fizyki czy czegoś takiego. Ale z drugiej strony, graliśmy w tego Volsunga dość dużo, dużo naszych znajomych też grało i no zdawaliśmy sobie sprawę, że to jest, czy zdajemy sobie sprawę, że to jest system oparty na XIX wieku, czyli na takich czasach, które są już co prawda przedstawiane w literaturze czy w filmie w taki bardzo przygodowy i fajny sposób, natomiast tak naprawdę tam było dużo mechanizmów i rzeczy, które zwłaszcza z naszego punktu widzenia, no to się niespecjalnie muszą ludziom podobać, to znaczy one niespecjalnie są takie rzeczywiście fajne, miłe i przygodowe. No zresztą wystarczy, nie wiem, kto z was widział okładkę dodatków Pustyni w Puszczy. Było to w internecie moim zdaniem najbardziej absurdalny frame roku, no bo to jest okładka, która nawiązuje do między innymi do okładki w Pustyni w Puszczy, ale też generalnie do duchu w jaki sposób w tamtych czasach opowiadało się o dziczy. To znaczy jest tam oprócz dużego parowego słonia, myśliwy ze strzelbą, no jest ustrzelony lew. Czy leżący lew na tej okładce. No i w internecie ktoś zaczął się straszliwie burzyć, że jak to jest, że my tą grą namawiamy do takiej strasznej rzeczy jak polowania na wymierające zwierzęta. Nie, dlatego, że częścią opowieści z tamtego czasu był właśnie taki wizerunek dziczy, w której są złe rzeczy, dzikie, niecywilizowane i tam biały człowiek musi przyjeżdżać i no, robić z tym porządek, przynosić tam światło cywilizacji. I jeśli robimy grę osadzoną w tych realiach, to tego typu tematy muszą się pokazać. Oczywiście fakt, że o nich mówimy, zupełnie nie wpływa na to, jak one się pokazują na sesji. No bo gracz, grający bohaterem z naszym punktem widzenia, takim współczesnym, jest w stanie na sesjach zagrać kolonizatora, który zauważa, że na przykład z tymi mechanizmami kolonialnymi to nie jest tak fajne, że może to światło cywilizacji, które niesiemy, nie zawsze na miejscu jest potrzebne albo się podoba. A to tak otwarło nam troszkę furtkę do tego, żeby się zastanowić, jak to jest z tymi poważniejszymi tematami z XIX wieku, jak w tym takim naszym przygodowym systemie te rzeczy jednak pokazać. Złożyło się na to, że robiliśmy dodatek do Lyonesse i tam jest kampania, czyli do tego Wolsungowego Londynu, i tam jest kampania o rzeźniku z Lyonesse, czyli o takim Kubie rozprowadzu na sterydach, a to w sumie jest jedna z bardziej mroczniejszych historii z tamtego czasu. No i z tego wszystkiego wziął się taki pomysł na prelekcję, a być może nawet na dodatek, jeśli zbierzemy dużo materiału, to znaczy, żeby skupić się na tej mroczniejszej stronie tego naszego przygodowego XIX wieku. W sumie takie dwa duże podejścia do kryminału. Pierwsze to jest podejście Sherlocka Holmesa, gdzie jest tam jakaś zbrodnia, która jest zagadką liczną. Znaczy, detektyw przychodzi, patrzy się na te wszystkie części i mówi, a, to było tak i tak. Zostawia uporządkowany świat, zło zostaje ukarane i detektyw idzie dalej. I naprawdę w tej zagadce nie chodzi o tą zbrodnię. To chodzi o to, że logiką można poukładać wszystkie elementy i one będą pasować. To są takie detektywistyczne zagadki czy detektywistyczne opowieści, które nam mówią o tym, że świat jest ok. To znaczy, że on jest uporządkowany i że jak się zna metodę, to można sobie z nim poradzić. Ale oprócz tego jest ten cały kryminał noir, który zaczyna się od tego, że detektyw siedzi na kacu u siebie w studio, czy w biurze, gabinecie, w biurze właśnie, przychodzi długonoga blondynka albo rudzielec i opowiada mu jakąś totalnie łzawą historię i on wie, że nie powinien się tym zająć i potem rusza trochę tej zbrodni. Przechodzi przez coraz mroczniejsze kawałki miasta i od razu widzimy to całe społeczeństwo od podszewki, od tej brudnej strony, a potem rozwiązuje zbrodnie i to niczego nie rozwiązuje. Zwykle się okazuje pod koniec tej historii, że zwykli ludzie popełnili najbardziej niegodziwe rzeczy z zupełnie błahych i takich odrażających w zasadzie powodów. I niby zło zostało ukarane,
ale zyskujemy pewność po takiej historii, że świat jest gorszy niż nam się wydawało. I zajmiemy się właśnie tą drugą częścią kryminału. Takim najprostszym bohaterem, który można zrobić, to jest to, żeby zmienić słynnych bohaterów w bohaterów, którzy są trochę złamani. To znaczy, oprócz osiągnięć, dać takie rzeczy jak porażki. To znaczy, można sobie na sesji wybrać taką rzecz, która ci nie wyszła, która poszła nie tak. I reszta działa dokładnie tak samo jak osiągnięcie. To znaczy, jak zwykłe osiągnięcie w Ursungu działają w ten sposób, że jestem w stanie przeskoczyć z rozpędzonego paramobila na drugi rozpędzony paramobil, bo robiłem to już tyle razy, że jak sobie odhaczę to osiągnięcie na karcie, to na pewno mi to znowu wyjdzie. No to w takim czarnym kryminale można powiedzieć, nie mogę dopuścić, żeby on zabił tą porwaną dziewczynę, bo cały czas pamiętam to śledztwo 2 lata temu, kiedy zawiodłem i taka porwana dziewczyna zginęła. Więc teraz mam większą motywację, żeby się tym zająć. Mechanika się praktycznie nie zmienia, ale przez to, że inaczej patrzymy na to, co się wydarzyło na sesji, czy na to, z czego ten bohater jest zbudowany, to historia jest troszkę inna. Znaczy bohaterowie i tak dochodzą do celu, bo o to chodzi w RPG-ach i w większości w zasadzie fabuł, które gdzieś tam powstają. Natomiast zmieniamy taki wydźwięk, że są bohaterowie, że tego celu gdzieś tam domamy. No bo w sumie to też jest taka cecha mrocznego, no takiego mrocznego kryminału, że ten bohater tak, no mu nie wychodzi najlepiej. To znaczy, on ma jakieś hipotezy, poszukuje się miota, zawsze jest ta scena, gdzieś trafia do jakiejś knajpy, zaczyna rozmawiać nie z tym, nie z tą osobą, co trzeba i jeszcze podpala komuś kolejnemu. Niech to jest takiej fajnej historii, jak się tak czyta, to widzisz, że ktoś nie ze sceny na scenę, a ten brnie większe kłopoty. Zaczyna się od prostego zlecenia, ale potem podpada mafii, komuś tam jeszcze, ktoś chce go zabić, w końcu mu się to udaje, ale i tak jakby podbudowa do następnej przygody to jest taka, że jest mu coraz ciężej. Tutaj taka notatka na boku, takim moim ulubionym, takim troszkę RPG-ową serią mrocznych kryminałów, tak trochę z przymrużeniem oka, współczesna jest seria o Harry Dresdenie. To jest taki mag detektyw z Chicago współczesnego, w którym też jest magia. Jest jedynym oficjalnym praktykującym magiem i de facto jest detektywem. I tam w świetny sposób są te książki napisane, takie rozrywkowe, i praktycznie scena na scenę kończy się gorzej. To znaczy, kończy się takim cliffhangerem, zaczyna się następna scena i od monologu bohatera w stylu, no tak, szarżuje na mnie rozpędzony wilkołak, nie mogę się bronić, bo moja najlepsza przyjaciółka, która jest policjantką, właśnie mnie aresztowała, bo podejrzewa mnie o zbrodnię, którą staram się rozpracować, ale nie mogę jej o tym powiedzieć, bo coś tam, to mnie szantażuje, że coś, a nie ma jeszcze południa, nie? Każda następna scena w takich książkach praktycznie zaczyna się większymi kłopotami. Tutaj znowu odniesienie do mechaniki Wolfsunga. Wolfsunga bardzo często się wydaje tak żetony, a tak, żeby sobie zrobić jakieś rzeczy, bohaterom zrobić jeszcze coś więcej. I to jest jeszcze coś, czego żeśmy nie przetestowali. Tak, żeśmy się zastanawiali, czy gdybyśmy chcieli narzucić taki mega mroczny film na tego Wolfsunga, można by zrobić tak, że żeton, który normalnie się po prostu wydaje, bo już wydaje, że tam masz jakieś tam 6 czy 10 na sesję, żeby można było wydać tylko, jeśli wymyśli się jakieś większe powody, w które twój bohater wpada. To jest ciekawe. Motywują do tego. I właśnie tego, żeśmy jeszcze nie przetestowali. Jakbyście ktoś chciał sobie spróbować, to nie spróbuję i nam napisze na przykład na forum. To teraz troszkę opowiem o tym otoczeniu. Najpierw zażartuję, że tam zawsze pada, że jak się gdzieś będzie cały czas padało, to w zasadzie już nam robi połowę czarnego kryminału. I najlepiej, żeby to się działo po ciemku. To znaczy, żeby wszystkie sceny się działy po zmroku, albo nie w pełnym słońcu, bo to rzadko wychodzi. Dlatego Batman jest też po prostu mrocznym kryminałem. Tam jest mroczne miasto, jedyny sprawiedliwy, pada też. I on też miał porażkę, bo zabili rodziców. Wydawało się, że mam się wiecie. Tego typu sprawy. No i w związku z tym rzeczywiście po pierwsze te przygody fajnie działają w mieście. Chociaż nie tylko, jak się poczyta właśnie Chandlera, tam jest też parę bardzo fajnych historii, które się dzieją gdzieś na zewnątrz, albo w jakimś małym miasteczku, kurorcie, które orbituje wokół dużej metropolii, gdzie może być słońce, wtedy musi być upał. Znaczy, jak nie pada deszcz, musi być zawsze upał. W ten sposób można pokazać, że nawet przyroda jest przeciwko bohaterom, w sensie, że ten cały świat od początku do końca jest przeciwko tobie przeciwny. Nawet jeśli to chodzi tylko o to, że jest straszliwy upał, kiedy ty pracujesz nad tą zbrodnią, to też coś dodaje. Na początku kwestia zbrodni. To znaczy, dlaczego? Po pierwsze, dlaczego prywatni detektywi, a po drugie, dlaczego te przygody wymagają tyle chodzenia i tak dalej.
Pierwsze, dlaczego prywatni detektywi? Tutaj najłatwiej tak wsadzić to w XIX wiek w ten sposób, że w większości przypadków, zwłaszcza w górnych sferach, kontakty z policją były bardzo takie, no, nieeleganckie. To znaczy, to było coś takiego, że jeśli ktoś... I to tak, ta skala się przesuwa w takim prawdziwie XIX wieku, to było czasami też dość praktycznie paranoiczne z naszego punktu widzenia, a w prawdziwie kryminał to już tak naprawdę są lata 40, no, ale w sposób jest taki anachroniczny. Także chodzi o to, że bardzo często to było tak, że wystarczyło być podanym w gazecie jako ofiara przestępstwa i już się traciło pozycję w społeczeństwie i twoi wysoko postawieni przyjaciele przestali się do ciebie odzywać, bo miałeś jakikolwiek związek z zbrodnią. W związku z tym kontakty z policją były totalną ostatecznością i wielcy słynni i bogaci raczej woleli dyskretnie załatwić sprawę. Co nam daje świetne otwarcie do przygody, bo bohaterowie, którzy nie są związani z żadną konkretną, znaczy nie są oficjalnie ramieniem prawa, są wpuszczani w taki prywatny światek i zwykle zaleceniodawca chce, żeby oni nie byli rozwiązali zbrodnie, ale żeby nie dogrzebali się zbyt wielu sekretów, więc tam już na początku jest jakiś konflikt i tarcie zwykle ze zaleceniodawcą. Zaleceniodawcy nie ufa na sztabie. No i teraz tak. Druga rzecz jest taka, że wiele zbrodni trudno było znaleźć, dlatego że wtedy nie było baz danych. Po prostu. I nie tych rzeczy nie dało się kartotekować, dopóki nie pojawiła się daktyloskopia, a to trwało dość długo, bo wiecie, sama myśl, że no, odciski palców mogą być nieusuwalne i rzeczywiście niepowtarzalne, no to bardzo długo się przebijało do społeczności, znaczy do takiej świadomości społecznej. A drugi problem był taki, że nawet jak już zebraliśmy czyjeś odciski palców, bardzo trudno było je katalogować. To przez długi czas, jak już było wiadomo, że one są niepowtarzalne, powodowało, że nie były w użyciu, bo no wyobraźcie sobie, że macie pobrane dane odciski palców z, nie wiem, niech będzie głupie 2, 3, 10 tysięcy przestępców, czy jakichś po prostu obywateli. I one są na takich karteczkach, które są w szafie. I znajdujemy odcisk palca i musimy porównać go z tymi w tej szafie. Jak to zrobimy? Metodą, która działa wcześniej, był Bertillonage, czyli antropometria, czyli mierzenie różnych części ciała, które jeśli było wykonywane przez bardzo pieczołowitą i dobrze wykształconą kadrę, to rzeczywiście dawało jakieś efekty. Ono wyglądało przez drugi czas przez pewien czas z daktyloskopią tym, że wiedziano, jak je katalogować, czyli brano na przykład, mówiono, ok, rozmiar klatki piersiowej większy niż tam tyle centymetrów, czy mniejszy. No mniejszy, no to szukamy w tej połowie szafy. I spośród tych z takim rozmiarem klatki piersiowej czaszka ma tyle czy tyle. No tyle, no to szukamy w tej ćwiartce szaf. I w ten sposób zawsze dochodzono i potem były szuflady, potem były przegródki i jak w tej przegródce nie było tej karteczki, to wiadomo, że znaleźliśmy nowego przestępcę, a jak już było, to znaczy, że znaleźliśmy kogoś, kto przestępcą już był i żeśmy go skatalogowali. To było istotne z tego powodu, że za recydywę były dużo większe kary, a trudno było udowodnić recydywę, bo wiecie, nie było czegoś takiego jak... Nie było dokumentów tożsamości praktycznie w tamtych czasach, zwłaszcza w Anglii, czy też jak się to zaczynało. To znaczy, ktoś był tym, kim był, bo inni ludzie doświadczali, że on nie jest. Ludzie mieli prawo w większości przypadków, czy w Anglii na pewno przez długi czas, do tego, żeby nazywać się, jak mi się chciało. W związku z tym można było wyjechać gdzieś, nie wiem, 20 mil, czy 50 mil, zmienić nazwisko sobie, ponieważ nie było czegoś takiego jak, wiecie, zdjęcia jeszcze, zwłaszcza takie, które dało się katalogować, to po czym ktoś Cię poznał? Jeśli ktoś do Cię osobiście znał, nie przyjechał, nie pokazał palcem i powiedział, ty nie jesteś Nowak, ty jesteś Kowalski, przecież ja Cię znam, ty mi okradłeś dom, no to nikt Cię nie mógł udowodnić, że już podłożyłeś jakąś zbrodnię. Więc to jest takie coś, co nam fajnie nakręca wszystkie takie historie o odmienionych tożsamościach, o kimś, kto się kogoś podszywa. Znaczy, działamy w świecie, w którym bardzo trudno komuś udowodnić, że nie jest tym, za kogo się podaje.
Powiecie, pierwsze zdjęcie, no i to są problemy z odciski palców. Znaczy, robiono zdjęcie jakiemuś przestępcy, ale sprzęt był taki, że no to musiało się trochę naświetlić, bo ten przestępca się szarpał, czy coś takiego. Zdjęcie wychodziło niewyraźne, a potem i tak było jeden z iluś tysięcy zdjęć, których też trudno było po czymkolwiek skatalogować. Po nazwisku nie skatalogujesz, bo no przecież każdy może mieć dowolne nazwisko. No ta antropometria jakoś pomagała. No i w tym świecie toczą się różne mroczne historie. O, jeszcze jedna rzecz. Dlatego wtedy element ludzki, co nam też fajnie nakręca przygodę, bardzo ważniejszy, znaczy bardzo grał większą rolę, dlatego że na przykład francuska policja przez ten czas działała bardzo dobrze, dlatego że szef policji, czyli DOC, miał fotograficzną pamięć. Znaczy on sam wcześniej był przestępcą, który jakby sprawdzał zbyt wielu osobom, poszedł do władzy i powiedział, słuchajcie, chciałbym, żebyście zapewnili mi ochronę, ja bym wyglądał jako przestępcą. I to był pierwszy szef pierwszej takiej naprawdę działającej na świecie policji kryminalnej. Przez długi czas w ogóle to była strasznie fajna taka opowieść, zupełnie nie noir, bo on jak się dogadał z tą policją na samym początku, to zrobiono tak, że sfingowano jego ucieczkę, po czym w kamienicy przylegającej do siedziby policji odniósł swoją tajną bazę, z której tym naprawdę wszystkim kierował, podczas kiedy większość półświadka przestępczego myślała, że on po prostu wciąż jest przestępcą, który gdzieś tam ucieka. Miał takie coś, że on tych przestępców znał. W związku z tym i wszystkich pamiętał wszystkie twarze, które w ciągu życia widział. W związku z tym on ich po prostu rozpoznawał. Praktycznie znał wszystkich przestępców z Paryża. A potem jak już nie mógł podawać się za przestępcę, to codziennie rano w więzieniu robiono taką paradę nowych przestępców, a tak patrzył, mówił nowy, nie, tego znam, także on na recydywę nie nazywa się tak czy tak, albo sprawdźcie, jak ja potencję nowy, o, tego znam. Także to w ten sposób działało. I teraz tak, dlaczego o tym mówię? Bo bardzo dużo takich historii fajnych, które można powiedzieć, dotyczą zmienionej tożsamości. To znaczy tego, że komuś porwano dziecko i to dziecko się odnajduje po latach, że wraca, dawno nie widziany kuzyn, stryj, ciotka, że okazuje się, że właściciel tego starego domu gdzieś tam za miastem nie jest jego właścicielem, tylko jest gościem, który tam kiedyś przyszedł w nocy, zabił pierwszego właściciela, tamtego czasu się za niego podaje. To są takie historie fajne, które w naszych czasach byłyby strasznie niewiarygodne do opowiedzenia, no bo wiecie, mamy Facebooka, to znaczy w sensie bardzo łatwo ustalić, jak ktoś wygląda, jak się nazywa, co robi w życiu, co my możemy zrobić. A tamte historie są, dzieją się w czasach, kiedy takich rzeczy nie było. Znaczy, możesz się zapytać w mieście najwyżej, jak się nazywał ten, jak wyglądał ten właściciel tego domu na wzgórzu. A można powiedzieć, wiesz, nie wychodził od wielu lat, ale pamiętamy, że był takim schorowanym, nerwowym, starszym, silnym gościem. No i jak go zobaczysz, i rzeczywiście będzie nerwowym, schorowanym, starszym, silnym gościem. Nie masz zdjęcia, nie wiesz, czy to rzeczywiście jest ten sam człowiek. Dobra, to kończymy taką dygresję o tożsamościach. I zajmiemy się paniem brudów. I zaczniemy od takiego tematu, który zawsze przyciąga, czyli od seksu. No bo wiecie, najsłynniejsze przestępstwa w XIX wieku, takie, które w sumie żyjemy do teraz, bo to jest fajny temat, to jest właśnie Kubelus Próbacz. No i to Kubelus Próbacz nie istniał, wtedy nie istniały londyńskie prostytutki, a Londyn wtedy był miastem, który, no wiecie, w Paryżu, Paryż XIX wieku, on się kojarzy, czy jest z takim, no wiecie, koniec wieku, swoboda, wolność i tak dalej. No tam prostytutek było z 1,5-2012 3, może mniej więcej. W Londynie, który się kojarzy z panami w cylindrach, z taką wycięgę, z tą fermą, było prostytutek 30 do 40 tysięcy. Dlatego, że po prostu wiktoriański gentleman z tych usług korzystał na potęgę. To brało się z takiej paranoi, tego, znaczy z takiej rozbieżności między tym, co się mówiło, a tym, jak to wszystko naprawdę działa. No bo epoka wiktoriańska sprzedawała taką wizję, że kobieta w wyliczeniu żona jest istotą uduchowioną, znaczy zależy jej tylko na cieple domowego ogniska. W związku z tym jest naturalne, że w ogóle nie interesują im takie rzeczy, no wiecie, namiętności ciała, to znaczy to
bo przecież wiadomo, że nie, prawda? Matki wiadomo, że mówią swoim córkom, że w noc poślubną mają zamknąć oczy i myśleć o Anglii, bo to, co się dzieje się w dobrym celu, bo będą z tego dzieci, domowe rolnictwo i tak dalej. Z drugiej strony, Perelowa i ówcześni myśliciele, mężczyzna jest istotą pełną pasji. No i jak pogodzić to, jak zrobić to, żeby on tej swojej małżonki, która jest taką praktycznie aniołem i w ogóle się tym rzeczami nie interesuje, żeby ją nie zmuszać do właśnie tych wszystkich pasji, które w tym mężczyźnie drzemią. No i to, jakby, żeby rozwiązać ten dylemat, to świat wiktoriański pomyślał, okej, okay, prostytucja to jest fajna rzecz, to znaczy zróbmy taki kawałek, o którym w ogóle nie będziemy mówić, ale to będzie bardzo duży przemysł, który praktycznie będzie częścią tej epoki, ale w ogóle nie zwracajmy na niego uwagi. No i to tak jakoś funkcjonowało, ale ludzie zadawali sobie pytania, no dobrze, ale jak to jest, dlaczego te prostytutki, dlaczego one no jakby zajmują się takimi rzeczami, którym teoretycznie kobieta nie powinna się zajmować, w ogóle nie powinna zdawać sobie sprawy z istnienia tej sfery życia. Coś tutaj nie gra. No oczywiście, że nie grało, no bo to była cała jedna duża zakłamana sytuacja, ale w jaką stronę szło rozumowanie? No w taką, że były rozprawy naukowe, które na przykład udowadniały, że to jest w zasadzie tak, że prostytucją zajmują się tylko istoty, które można naukowo udowodnić. No tam jest pewien taki regres, jeśli chodzi o cechy. To nie można powiedzieć, że to są w pełni dojrzali ludzie. To w zasadzie nie robimy nic złego. To znaczy, to i tak są istoty, które są grzeczne, no właśnie i zachowują się na instynktach, raczej tak jak zwierzęta. W związku z tym ta cała sytuacja to nie jest tak, że my tworzymy sobie jakiś fałszywy obraz kobiety. To na tej przypuszczalni nawet trudno mówić, żeby to byli ludzie. Prostytutki. I rzeczywiście, jak się poszuka, bo to są, gdzieś można trafić na takie popularne naukowe artykuły na ten temat, to naprawdę były rozprawy naukowe pisane na ten temat. Jak coś tam lekarze poświęcali dużo czasu na przebadanie wszystkich na przykład rozmiarów ciała kobiet zajmujących się prostytucją, żeby znaleźć jakiś dowód na to, że są jakiekolwiek odstępstwa od takiej statystycznej normy. Czyli dlaczego ja o tym mówię? Po pierwsze dlatego, że to jest jedna z takich historii wygrzebanych w przyszłości, które są takie fascynujące w taki trochę niepokojący sposób. To znaczy, bo pokazują taki mechanizm społeczeństwa, którym no, chcielibyśmy myśleć, że taki mechanizm nie ma. No ale druga rzecz jest taka, że to pokazuje dokładnie mentalność, która nam napędza dobre czarne kryminały. To znaczy społeczeństwo, to jest jakaś patologia i społeczeństwo wsadza coraz więcej energii w to, żeby udowadniać, że wszystko jest okej. Także to jest jeden temat. I teraz, żeby dodać jeszcze parę takich obrazków, oprócz Whitechapel, czyli tej dzielnicy, w której Kubanus Pływacz działał, to w Londynie był również taki wynalazek jak Long Houses i to były rozstawione nad tamizą takie bardzo długie namioty, w których były takie małe przegródki, w których urzędowały panie przyjmujące mężczyzn. No i to był taki odpowiednik praktycznie współczesnych fast foodów, tylko w zupełnie innej sferze życia. Wiecie, no to są takie rzeczy, które się raczej nie kojarzy na pierwszy rzut oka z wiktoriańskim Londynem. A z drugiej strony jest dokładnie takim miejscem, w którym chcielibyśmy przeprowadzić co najmniej jedną scenę w czarnym kryminale. To znaczy, my potrzebujemy do powiedzenia takich historii, właśnie miejsc, które są takie troszkę wyrażające, bo to jest jedna historia o tym, że wchodzimy w te boczne uliczki, wystawiamy tą piękną fasadę i zaczynamy grzebać w brudach. No i tutaj w pewnym sensie odnośnie brudów, to większość z tych historii to są historie o pieniądzach. To znaczy w XIX, i to zahaczę teraz trochę o koncept dzieciństwa i troszkę o kasę. To znaczy w XIX wieku było tak, że pojęcie dzieciństwa, jakie teraz istnieje, się dopiero tworzyło. Jak się obejrzy zdjęcia z tamtego czasu, to widać, wiecie, w moich chłopców gwarantarskich, w mundurkach i tak dalej. To znaczy, to były pierwsze przejawy tego, że szukano sposobów, żeby wyróżnić dzieci na przykład przez ubiór. To znaczy, dopiero powstawała taka koncepcja jak dziecięca moda. No bo jak się tak wyszło na ulicę, to tam wszyscy znamy gazeciarza, który jest takim 10-letnim brzdącem, jest ubrany w kaszkiet, jest ubrany jak dorosły człowiek, tylko to są przycięte, więc sprzedaje te gazety i pali papierosa.
I to jest zupełnie normalna scena, to znaczy dzieci zaczynały wcześniej pracować, dzieci, zwłaszcza urodzone w niższych sferach, ubierały się jak dorośli i praktycznie były takimi małymi dorosłymi. Tym, co powodowało, że de facto stawały się osobą dorosłą, ja nie mówię tak od strony formalnej, ale takiej faktycznej, to było to, że miałeś na tyle pieniędzy, żebyś mógł no, sam kierować swoim życiem w tym takim standardzie, w jakim się poruszasz. W związku z tym to zarówno jest silną motywacją dla tych wszystkich ludzi z niżem, to znaczy dziecko zaczyna wcześniej pracować i tak dalej, i w pewnym sensie staje się mężczyzną. Ale z drugiej strony są ci wszyscy młodzi ludzie w dobrze urodzonych rodzinach, którzy przez fakt, że spadek jest objęty jakimś zarządem, że tak naprawdę pieniądze trzyma ojciec, no to oni mają wciąż 30 ileś lat i jeszcze są dziećmi, to znaczy okej, no są dorośli i zachowują się jak dorośli i de facto nie decydują o swoim życiu, no bo są na czymś utrzymani. Nie mogli zacząć pracować, bo im nie pozwala na to swój status. No, jakby zaczęli pracować, to momentalnie wypadli z tego świata, w którym się poruszają. W związku z tym i tutaj wchodzą takie historie, jak wiecie, aranżowane małżeństwa i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, pieniądze są takim silnym, czytelnym i rzeczywistym, rzeczywistą motywacją, która nakręca większość z tych historii. Historie no, o golderstwie, żeby przyjąć spadek, o podszywaniu się pod kogoś, żeby zgarnąć jego pieniądze. W XIX wieku, zwłaszcza w tych takich wysoko postawionych rodzinach, to dzieci raczej były po stronie no, kosztów niż przychodów. To znaczy, no, jeśli pojawiało takie dziecko, to momentalnie się tak odsuwało. Znaczy, najpierw była mamka, potem była opiekunka, potem gdzieś tam był ten dziecinny pokój, do którego czasami wchodził pan ojciec czy pani matka. Patrzył, sobie wychodził. Więc dzieci, zwłaszcza z takich rodzin, dorastały raczej bez kontaktu z rodzicami. Dlatego, że potem oczywiście była szkoła z internatem, która w ogóle jest takim, mimo tego, że z Harry'ego Pottera raczej się wydaje fajną rzeczą, ale jednak jak się pogrzebie w literaturze też takiej przygodowej czy młodzieżowej sprzed tam kilkudziesięciu lat, no to tam jest dużo takich mrocznych otwarć do historii, które dzieją się w szkołach z internatem. Potem były jakieś studia, a potem zwykle, jeśli nie rodziny było stać, wysyłało się to dziecko do kolonii, żeby tam sobie poznał trochę świata i dopiero jak już ta dorosła osoba była w wieku, w którym można było wydać za mąż czy ożenić, to się wprowadzało się na salony i zaczynało się dopiero traktować to dziecko jako, no wiecie, człowieka, a nie taką inwestycję, która gdzieś tam po drodze, czyli się może stać, może stać się kontaktem i mężem czy coś takiego. W związku z tym mamy takie sytuacje, w której dzieci dojrzewają praktycznie bez kontaktów z rodzicami. Jedna i druga strona traktuje drugą bardzo przedmiotowo. Znaczy nie mówię, że tak zawsze się działo, ale mówię, że bardzo łatwo zrobić taką sytuację. I wiecie, opowiadasz historię na przykład o synu, który zabił swojego ojca, żeby przyjąć spadek czy coś takiego, ale jak gracze poznają tę historię, no to w sumie orientują się, że to człowiek zabił obcego człowieka. Znaczy łączyli ich język krwi, ale poza tym najprzypuszczalniej nie łączyło ich nic. Być może nie widzieli się od wielu lat, albo przez wiele lat nie widzieli się w ogóle, bo szkoła z internetem, podróży, kolonia, coś takiego. To jest taka fajna sytuacja, którą łatwo tworzyć w tamtych realiach, jest na tyle taka ciekawa, że może sprawić frajdę też zgłębianie na sesji tej sytuacji. Znaczy składanie sobie tego wszystkiego do kupy i tam razem gracze powiedzą, no tak, ale skąd, na przykład można tak zrobić sytuację, że ktoś wraca z kolonii i rodzina nie jest pewna, czy to jest ich syn. Bo wrócił ktoś, kto zachowuje się inaczej i tak dalej. No i to może być ich syn, który się po prostu zmienił, którego nie mieli okazji wcześniej poznać, ale rzeczywiście ktoś tam mógł dać mu w łeb, ubrać jego ubranie i przejechać. Niesamowity pan Ripley, taki film, który właśnie opowiada dość podobną historię. Także to jest to druga. Druga rzecz jest taka, że jak mamy grę, która jest fantazją, czyli w tym przypadku Wolfsunga, i nałoży się na tą historię schematy związane z rasami fantazy, to się pojawiają jeszcze takie fajne warianty tej historii. Pierwsza jest taka, że to będzie tak trochę odskocznie, ale ja bardzo lubię takie sytuacje, że właśnie bierzemy
patent z fantazy i używamy go do opowiedzenia jakiejś prawdziwej historii, bo to powoduje, że to jest na tyle abstrakcyjne, że w zasadzie można wrzucić na większej sesji, a z drugiej strony w taki fajny sposób pokazuje jakiś mechanizm. No weźmy sobie elfy, które żyją bardzo, bardzo długo i w Osungu i na starość w większości nie umierają, tylko zasypiają. Ale się mogą obudzić za jakiś czas, za 100 lat czy coś takiego. No i wyobraźcie sobie prawo dziedziczenia. Jesteś elfem, który de facto jest dzieckiem już kiedyś stulecie, no 150 lat, bo ojciec czy tam dziadek de facto jeszcze żyje. Śpi sobie gdzieś tam w piwnicy rodzinnej posiadłości, no ale 5 lat temu się obudził. Nie? Wszedł do firmy, którą ty prowadziłeś i powiedział, dlaczego siedzisz na moim fotelu? Ja jestem prezesem, tak? Usiądź sobie tam, poprowadził tobie firmę przez 5 dni, poszedł z powrotem spać. Ale wszyscy twoi podwładni widzieli, że de facto to nie jest twoja firma. Znaczy, możesz budować taki wizerunek, ale to nie jest twoja firma. W związku z tym, tutaj jeszcze to jest akurat patent, który opisaliśmy w podróży do Dariones. Wiecie, XIX wiek miał tą taką obawę przed tym, że możesz się obudzić w trumnie. To znaczy, że nie poznają, że ty żyjesz jeszcze, obudzisz się w trumnie i niewiele osób, znaczy nie wiem czy wiele, ale były przypadki, kiedy zamontowano takie dzwoneczki, czy jakbyś się obudził w tej trumnie, to sobie przetrwałeś, były dzwonić dzwoneczek i oni by wiedzieli, że mają cię wykopać. W związku z tym w Lyonnais są elfie cmentarze, znaczy są cmentarze, na których są takie elfie mauzolea, które mają te dzwonki, ale dlatego, że tam te elfy śpią i one najprzypuszczalniej prędzej czy później się obudzą, zadzwonią, żeby ich wypuścić. Miałeś mi drzwi zrobić? Proszę? Miałeś mi drzwi zrobić? No ale wiesz, to jednak, wiesz, łatwiej drzwi zrobić, ale po pierwsze, żeby mi nie przeszkadzał takiemu komuś podczasu, a po drugie, bardzo łatwo wyobrazić sobie historię, w której syn czy córka dbają o to, żeby ściany były odpowiednio grube, a sznurek prowadzący sobie dzwonkę zupełnie przypadkiem się urwał. Wiecie, nie ma ciała, nie ma problemu. Myślę też pod uwagę to, że w momencie, w którym trudno ustalić tożsamość, to bardzo łatwo prowadzić dziecko z jakiegokolwiek powodu. Zwykle jakiegoś ekonomicznego czy coś. Dziecko jest małe i potem w zasadzie nie ma szans, bo nie ma jakiegoś charakterystycznego znamienia czy coś takiego, dlatego by się pojawiało bardzo często w tych powieściach, to bardzo trudno udowodnić, że to nie jest twoje dziecko, a może to jest dziecko konkretnej osoby. No podobieństwo może coś mówić, ale nie było badań DNA, ani nic takiego. W związku z tym tutaj też wchodzą te wszystkie, dlatego były, wiecie, są to takie straszaki o cyganach, które porywają dzieci i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie historie można rozegrać. Można rozegrać historię na temat tego, czy ktoś ma prawo odziedziczyć majątek. Jeśli jest jakaś konkretna osoba, która wie, że ty nie jesteś prawdziwym dzieckiem, to cię mili w szpitalu czy coś takiego, wie, gdzie jest prawdziwe dziecko, na przykład położna, która to zrobiła z jakiegoś powodu, albo która była świętna, jak się dzieje, no to ty jako główny zły w tej historii masz powód, żeby tą starszą kobietę, z którą ci teoretycznie nie łączy, zabić, bo ona jest jedyną osobą, która może udowodnić, że ty nie masz prawa do majątku, który chciałbyś mieć, który wszyscy myślą, że ty powinieneś mieć. I to z drugiej strony i wpuszczamy bohaterów w zabitą, znaczy w jakieś ciało gdzieś tam, położne z jakiegoś szpitala. To gdzie ją zabić, dlaczego? I tak po nicach do kłębka trafiamy do tego olbrzymiego domu, gdzie jest ten dżentelmen, czy ta dama, która to wszystko dziedziczy. I może nawet nią lubimy, tą postać, a potem się dowiadujemy, że no wiecie, to jest główny zły. Ale rozumiemy, dlaczego to zrobił. Też chcielibyśmy mieć ten dom z basenem. Rowerem mi pierwszy przez Czarny Ląd, która opowiada historię Polaka, z drogą gościa z Poznania, który między chyba 35 a 38 na rowerze przejechał Afrykę z północy na południe i z powrotem. Przejeżdżając przez kawałki, których na pewno żaden biały nie widział wcześniej i w tej formie już później nie zobaczył, bo on tam przechodził przez moment, w tym były jeszcze kawałki Afryki niedotknięte przez cywilizację. I tam bardzo fajnie widać, jak ta historia zaczyna się od tego, bo to jest jego dziennik, znaczy jego notatki, po prostu fragmenty listów, które on pisał podczas tej podróży. Zaczyna się od takiego zachłyśnięcia tą egzotyką i tym kolonializmem, to znaczy, że tutaj rzeczywiście fajnie patrzeć, jak przychodzi cywilizacja, jak to wszystko się zmieni i tak dalej, i tak dalej. W drodze powrotnej, jak on już miał malarię i w ogóle, ale poza tym przeszedł przez to wszystko, to z rozdziału na rozdział widać, jak
bardzo on jest rozczarowany tym, jak to jest naprawdę. To znaczy, opisuje to z jego punktu widzenia, on to widać, że taki gościu z zasadami, z jego punktu widzenia tą zgniliznę moralną wszystkich kolonii, to, że jest tam patent kolonialnych rząd, to znaczy, jak się tam przyjeżdża, no to można mieć jedną, drugą, trzecią, czwartą kolorową żonę, ale przecież wszyscy wiedzą, że to nie jest naprawdę. To znaczy, jak się wróci z powrotem do cywilizacji, to w ogóle nie będzie się o tym mówiło. W ogóle. To, że tam ma się jakieś dzieci, to w ogóle nie ma o czym mówić. To jest rozrywka, taka jak opium, alkohol czy coś takiego. Coś w tych koloniach trzeba robić, bo inaczej by się zwariowało. No i książka jest fascynująca, po prostu widać, jak się zmienia światopogląd człowieka, który przyjeżdża właśnie z kolonii, to jest fajna rzecz, i wyjeżdża, mówiąc, ojeciu, jednak to, co my robimy z tą Afryką, w sensie biały człowiek, to jest straszna sprawa, a teraz w dodatku muszę wrócić do cywilizacji, spać z powrotem pod dachem i to jest takie strasznie dołujące. On wraca do Polski, później umiera, bo tam jednak się pozarażał różnymi rzeczami po drodze. Czyli historia kończy się dość smutna, ale jest fascynująca. Biorąc pod uwagę mnóstwo naprawdę fajnych opisów świata. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest coś, co można łatwo pokazać na sesji, a w dodatku, jak mówimy świat fantazy, to można w łatwy sposób to pokazać tak, żeby na przykład nie spowodować długiej dyskusji politycznej. No bo wiadomo, że gracze mogą mieć różne poglądy. To znaczy, da się z pani pokazać w świecie, w którym są rasy fantazy. Dlatego, że... No tak, ale... No tak, gatunki w pewnym sensie. To znaczy, wiecie, jak się wprowadzi elfa, który mówi, no nie, no dobrze, zrobiłem tą ludzką służącą, ale o co wam chodzi? To jest to mój człowiek. Znaczy, wiecie, ile oni żyją? Nie wiem. Ile on 50 lat by żyła? No to przecież jaką różnicę do 10 lat w tej przejmie? Dramat jest, wiecie, o co mi chodzi. No i my jako gracze, pewno część z tych ludzi mówimy, ale zaraz, jesteś ewidentnie tym złym. Ale z drugiej strony jest ta chwila refleksji, że on wyraża po prostu pogląd dużej części społeczeństwa. I po prostu możemy takie brać kawałki między różnymi klasami i pokazywać jakieś fragmenty. Tak, no, jednak jest, z jednej strony jest fajny, ciekawy przeciwnik, no bo jesteśmy w stanie z przekonaniem wdać się w taką dyskusję. To znaczy, a wiemy, że jest na tyle abstrakcyjne, żeby nawet jak kogoś na to sądzimy, to czyli rozmawiamy o jakiejś sytuacji w grze, ale z drugiej strony jednak jest tam jakaś prawdziwa refleksja, nie? Znaczy, to jest w ogóle fajne sesje wychodzą z tego, że na świat to pogląd raczej tak jesteśmy kształtowani, żeby uważać, że jednak jest tam jakaś w pewnym sensie równość, że to w jaki sposób wchodzisz w życie, to tam, czy tam co po drodze robisz, to może mieć większy wpływ niż takim jesteś z urodzenia, ale opowiadamy przygody w świecie, w którym wszyscy uważają, że jednak to jest tak, że ludzie są poukładani w szufladki. Po prostu. Czy istoty rozumne są poukładane w szufladki. I to fajnie, znaczy to wiarygodne konflikty daje na sesji, bo jesteśmy w stanie się trochę pokłócić o to, czy się utożsamić jednak z naszymi bohaterami, którzy są tymi jedynymi unikalnymi bohaterami w tym świecie, które mają jakieś takie zasady, a świat jest jako świat. Już powoli nam się kończy czas, to powiem jeszcze jedną fajną rzecz odnośnie tego, że znaczy podziału świata na warstwy. To znaczy też to będzie wizualny obraz. Jeśli mielibyście okazję być kiedyś w Brighton, tam jest taki duży pałac z epoki kolonialnej i można go zwiedzić. Bardzo warto to zrobić, dlatego że to opowiada totalnie wszystko, co trzeba wiedzieć o tym, jak wtedy funkcjonowało społeczeństwo. Wchodzi się do olbrzymiego holu, który po prostu ocieka złotem, totalnie wszystkim, są tam olbrzymie doniec z jakimiś kwiatami, żelazo w kształcie smoka, czy coś takiego, jest po prostu totalnie wgniatające w ziemię. I się idzie w tym, wiesz, czerwonych dywanach i w ogóle sprawdza się ten, widzi się to miejsce, gdzie spała królowa Wiktoria, gdzie jest toaleta z miską klozetową z prawdziwej chińskiej porcelany. Naprawdę, chińska porcelana, taka jak z filiżanek, pomalowana tymi niebieskimi wzorkami w ogóle, no bo królowa również, jak ją załatwia, jak wiesz, prywatne, to musi mieć jakiś komfort. A potem przewodnik mówi, a teraz zobaczmy, jak to wszystko działo. I w jednym z pokojów odsuwa fragment ściany, takie ukryte drzwi pod tą tapetą, która jest. I wchodzi się potem, znaczy, do korytarzy dla służby. Między ścianami tego pałacu, po prostu cały drugi pałac dla służby, który prowadzi do kuchni, do tych wszystkich pralni i tak dalej,
który jest zupełnie sterylny. Zresztą są białe kaferki i pomalowane taką obrzydliwą szpitalną zieleną czy coś takiego. Bo na służbę szkoda marnować pieniędzy, żeby to jakoś udekorować, to ma być funkcjonalne. I dlatego te korytarze są między pokojami, żeby służby nie było widać. To znaczy oni gdzieś tam siedzą, prowadzą swoje życia i potem muszą pilnować, kiedy tam hrabia czy jakieś lody wychodzi sobie z pokoju, żeby otworzyć te ukryte drzwi, posprzątać, pozamiatać, wyłożyć jeden i się wycofać, zamykając je za sobą, żeby to wszystko się działo tak magicznie. To znaczy, wiecie, dobry lokaj stoi z boku, nie rzuca się w oczy, na przykład jeśli wie, że lord ma takie przyzwyczajenie, że jak peroruje, to jest autentyczna historia, gdzieś na przykład upuszcza ołówek bardzo często, to żeby nie przerywać lordom rozmowy i w ogóle, tylko jak znajdę się ołówku, w tym momencie robi tylko tak i podaje następny ołówek i się chowa i lord coś tam dalej mówi, w ogóle nie zwraca uwagi na to, że mu coś spadło, czy że schyli się i tak dalej. I to jest właśnie tak, jak się widzi ten przepych i potem się wchodzi w takie korytarze, które służą tylko temu, żeby właśnie zagrzewać coś, to też ma się ochotę opowiedzieć trochę historii o bohaterach, którzy z naszym punktem widzenia wchodzą w taki świat i pod pretekstem takiej kryminalnej rozrywki odgrzebują te rzeczy. Także kiedyś jak to zbierzemy, to wydamy ten dodatek, tylko jeszcze to musi być, to trzeba fajnie jakoś podać na sesji, ale to jest właśnie to, co jest fajne w tej epoce, że można się od czasu do czasu pobawić w historię o odgrzebywaniu tych brzydkich spraw. I tam było naprawdę dużo, ale już się czas kończy, także będziemy musieli przestać. Dziękuję Wam bardzo za uwagę.